tvpodkarpacie.pl. Na przejściu Medyka Szeginie pojawiła się grupa Ukraińców, która poprosiła Polskę o pomoc. 32 mieszkańców Krymu złożyło wniosek o nadanie im statusu uchodźców. Wśród tych cudzoziemców było 7 rodzin z dziećmi, dokładnie 17 nieletnich dzieci. Dzieci są w wieku od 5 miesięcy do 18 lat. To była jakby grupa zorganizowana, aczkolwiek w różny sposób się dostawali do Szegiń. Jedni mieli swoje środki transportu, inni się przemieszczali też środkami osób, które im pomagały. Stan wszystkich był dobry, wszyscy byli zdrowi, nie było tu żadnych problemów zdrowotnych. Jako główny powód ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy podali, że czują się zagrożeni w swoim kraju. Straż Graniczna jako pierwsza zajęła się mieszkańcami Ukrainy i przeprowadziła z nimi wszystkie niezbędne procedury. Straż Graniczna przyjmuje wnioski o nadanie statusu, prowadzi swoje czynności, wydaje cudzoziemcom tymczasowe zaświadczenie o tożsamości. Następnie kieruje cudzoziemców do ośrodków recepcyjnych w centrum kraju. W tym przypadku też właśnie ta procedura tak wyglądała. To nie pierwsza grupa Ukraińców, która w związku z wydarzeniami za granicą szuka pomocy w Polsce. Na podkarpackich przejściach uchodźcy pojawiają się, ale są to zazwyczaj pojedyncze przypadki. Jak zapewnia Straż Graniczna, jesteśmy przygotowani na przyjęcie kolejnych mieszkańców Ukrainy. tvpodkarpacie.pl